Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Kazimierz Kuc czy Franciszek Pieczka. A teraz on, człowiek o wielkim sercu, talencie, humorze i uroku. Krzysztof Respondek dołączył dzisiaj do zasłużonych w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. Jego popiersie zostało odsłonięte w ramach obchodów 159. urodzin Katowic. W plebiscycie zagłosowało na niego niemal 60% katowiczan. Magda Sincewicz. Jego śmierć była nagła. Odszedł niespodziewanie pod koniec grudnia zeszłego roku. I choć mija już 9 miesięcy, pamięć o nim wciąż jest żywa. Wśród przyjaciół, bliskich i samorządowców wszyscy spotkali się dzisiaj, by go uczcić. Pewnie się śmieje. Znam z Krzysia, to pojechanek, przestań, co oni się tu wygłupiają. Weź tam, przestań, weź się to postaw na ogródku albo coś takie po piersie. No ale w naszej pamięci Krzysiu zostanie na zawsze. Na poważnie, bo trwale, choć jak zwykle w jego przypadku z przymrużeniem oka. Jestem od dziada pradziada Górnoślązakiem i on to doskonale wiedział i w swoim żarcie mówił o tym, no wiecie, ten Marcin Krupa to jest nasz synek, on jest stąd, z Górnego Śląska, on jest od nos, bo jak był z Koninien, to by się nazywał Kasza. No i tak to było. Teraz każdy będzie się mógł przy nim zatrzymać i powspominać. Jest to chyba wymarzone miejsce, jakie mogłoby być dla męża, dlatego że dla niego drugi człowiek był najważniejszy. Dziennie będzie tutaj spotykał ludzi, będzie się mógł z nimi witać tym uśmiechem. Uśmiechem, który spoglądał na nas ze sceny nieprzerwanie od lat 90.